Aiden Wilson Tozer. Akceptacja Chrystusa oznacza odrzucenie wszystkiego innego. Pogląd, który mówi o tym, iż wchodzimy do życia chrześcijańskiego przez akt akceptacji, jest prawdą. Ale to nie wszystko. Jest o wiele więcej niż to. Chrześcijaństwo obejmuje akceptację i odrzucenie, afirmację i zaprzeczenie. I to nie tylko w momencie nawrócenia, ale także z dnia na dzień, w całej bitwie życia, aż do zakończenia wielkiego konfliktu, kiedy to chrześcijanie powrócą do swojego domu. Na szczęście życie całkowicie pozytywne jest niemożliwe. Czy ktokolwiek byłby w stanie zrobić coś takiego? Czy mógłby żyć właśnie w takim stylu? Pozytywne i życie pełne sukcesu przypominałoby ciągłe wdychanie bez wydechu. Poza tym jest to niemożliwe. Wydech jest tak samo niezbędny do życia jak wdech. Aby zaakceptować Chrystusa, musimy odrzucić to, co jest mu przeciwne. Jest to fakt często pomijany przez gorliwych ewangelistów dążących do osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów. Podobnie jak sprzedawca, który mówi o zaletach swojego produktu i ukrywa jego wady, tak źle poinformowany łowca dusz podkreśla pozytywną stronę rzeczy kosztem negatywnych.